Podcast Grupa Początkująca powstaje dzięki współpracy z dwoma firmami. Pierwszą z nich jest firma Manto, polski producent odzieży dedykowanej szczególnie pod sporty walki, ale tak naprawdę bardzo fajne lifestyle'owe ciuchy, zarówno na co dzień, a także pod treningi wszelkie maści. Także wejdźcie na stronę mantoshop.pl, oficjalny sklep i przejrzyjcie się nowym kolekcjom, tym co jeszcze mają chłopaki w magazynie. Fajne ciuchy, naprawdę fajna jakość, polski producent, e, unikalne wzory, ja osobiście bardzo polecam. Mantoshop.pl e, a drugim naszym partnerem jest firma e, grupa szkoleniowa Mauric. E, szczególnie ważny moment jest teraz, gdyż wchodzą nowe szkolenia, nowe terminarze. E, jeżeli macie ochotę doszkolić się w zakresie diety, dietoterapii, e, metodyki treningów, a także wielu nowych tematów, które niedługo się ukażą. To wejdźcie na stronę mauric.com, w zakładkę szkolenia, w zakładkę terminarze, Przejrzyjcie, jaką ofertę ma dla Was grupa szkoleniowa Mauric i na pewno nie będziecie zawiedzeni, jeżeli udacie się, udacie się na którejś ze szkoleń. Ja polecam mantoshoppl. mauric.com, a już teraz Adrian Hoffman jakiś tutaj wszyscy zdjęcia pamiątkowe robią? Zaraz. Co się robi po czy przed? Będziemy robić, adi, będziemy robić spokojnie, masz jaki kurczę się wyrywać. No właśnie robi. mi się przypomniało ty! <laughs> spokojnie, zrobimy a, to. A, dobra. Okej, okay. y, kolejna grupa początkująca y, po małej przerwie, ale spowodowanej pracą, wakacjami i wszystkim. Dzisiejszym gościem jest Adrian Hoffman. Cześć, Witam Adi. Państwa, cześć Piotrku, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, jest mi bardzo miło, że mogę być tutaj gościem Twojej audycji. <laughs> core Trainer, jak się tam nazywa. Jak w ogóle to, no, siedzę, to już czuję, że mi się core robi. <laughs> Także bardzo mi miło. A dość w ogóle myśmy w ogóle tak na to poznali się lata temu, nie? To jest w ogóle no, zabawne. Dawno, temu, dawno, dawno, temu, dawno, dawno temu. To były, nie wiem, czy treningi pierwsze jakiegoś brytyjskie jiu czy to był boks? Nie pamiętam. Boks, boks, boks. No, boks. Wiesz? bo ja już wtedy pamiętam, że y, gdzieś tam już delikatnie byłem wkręcony w te sztuki walki. No, delikatnie. Przypomnijmy sobie, że mamy, dzierżymy ten sam medal, czyli trzecie miejsce na Mistrzostwach polskiej w grupie w, w, grupie, no, w kategorii, kategorii po po początkującej. ADCC, tak. tak. I pamiętam, że to były chyba to były wakacje. Ja chciałem sobie tam, bo na Sarmati wtedy trenowałem tak. e i to rzucić co miałem i chciałem sobie jakoś e tam boks poprawić i trafiłem na park i tam, wiesz, siłka siłka, treningi siłowe i, i sobie boxing. I tam chyba się poznaliśmy. Nie? Ty wtedy z bratem chodziłeś też. Ja chodziłem te z bratem starszym. i to, ale też w ogóle jest śmieszne miejsce, bo to był taki moment, kiedy na tej siłowni spotykaliśmy się właśnie, spotkaliśmy się my, Patryk Lipiński, który potem wyjechał już do Niemiec, ale też sporo trenował i z no, który tam był trenerem, mhm. Sebastian Przybysz, który też, też odnosi małe sukcesy w MMA. Tam była taka ekipa, kurczę, wiesz, fajnych ludzi. Daniel Wrześniewski ze mhm. Złomiarzy, który też ma teraz kontuzję niestety, ale też był... E, zdolny chłopak, więc. No. Fajne miejsce, fajne nie, bo to było tak, że to jakoś nowo powstało, nie, i wiesz, to zawsze taka świeżynka, mm -hmm. bo tam, wiesz, chodziły tutaj różne legendy, po Gdańsku ile pieniędzy to to wpompowane, wiesz, tam jakąś chyba pierwszą klatkę mieli, tak, tak. Taką tak, małą tak, tak. wiesz, i wszyscy tam, wiesz, to związani ch chociaż troszeczkę z szukami walki, chcieli, wiesz, zobaczyć jak to wygląda. Chyba nie było nic. To właśnie chyba klatki. była w ogóle pierwsza klatka, Pierwsza w, w mieście, no. No. no, no, bo jak Grzegorz ma tylko praktycznie taką kawałek jakby, no, ścianki. No, faktycznie, to było chyba, to, masz rację, to były te czasy, kiedy. Było wielkie halo, ja chyba nad, pamiętam, jeszcze sobie z MMRox, nie wiem czy nawet nie szedłem, poszedłem tam zobaczyć, żeby zrobić zdjęcia tego, że w ogóle, wiesz, oh, klatka, klatka jest, klatka, w końcu, takie, nie wiem ile to było lat temu, może 4-5. No tak, trochę, ja jestem na tak. studiach, ja byłem chyba na pierwszym czy drugim roku hmm. studiów, wiesz, i też pamiętam z kumplami, wiesz, dobra, kurde, wiesz, klatka. Klatka tam jest i wiesz, żeby to zobaczyć, jak to wygląda, wiesz, a nie tylko w telewizji. Nie? Ale ta hmm. klatka, przecież tam jakby wrażenia nie robiła. <grym> nie, ani trochę. Na żywo, na żywo. ani <grym> trochę, nie. Z, z każdym miesiącem robiła coraz mniej, jak były dziury w podłodze. Ale no ale co, ale kurczę, no i porzuciłeś trochę te sporty walki, co? Gdzieś tam boksujesz jeszcze troszeczkę? Ale... No wiesz co, no, tam boksuje, no, no był taki okres, że wiesz, ja jestem taki, że jak ktoś robię, to, no, to staram się robić to dobrze, nie? Że ja, wiesz, gdzieś tam, jeszcze w młodzieńczych latach, bardzo mocno byłem zaangażowany w piłkę nożną, wiesz, trenowałem ponad 10 lat tą piłę. No i potem na studiach jakby tam podjąłem decyzję, że, żeby zrezygnować z tego. No i że lubię wyzwania, wiesz, chciałem się rozwijać. Te jitsu mnie gdzieś tam zainspirowało te sztuki walki, także je zacząłem trenować. No i potem już pod koniec studiów, wiesz, no to jest taka decyzja, nie? że albo chciałem trenować, tak, albo będę pracował, nie, że. Musiałem sobie to rozgraniczyć, no i podjąłem decyzję, że wiesz, że przede wszystkim wiesz, chciałem się rozwijać w tej pracy, wiesz, postawiłem dosyć taki ee, sobie celnie, żeby, żeby, żeby w tej pracy, w tym jako ten, jako trener pracować. I, i no i niestety musiałem gdzieś tam porzucić te treningi brazylijskie jiu-jitsu parterowe. No ale jak w ogóle wiesz, padł wybór na to, co robisz teraz, czyli taki bardzo funkcjonalny trening, a nie właśnie, widzisz, piłka nożna, nie, nie, nie sporty walki, nie, nie taki wiesz, nie konkretny. Um... No taki pro, sportowy powiem, ukierunkowanie, tylko taki bardzo właśnie ogólny praktycznie temat, który można podpasować pod różne dyscypliny. Wiesz co, gdzieś tak naprawdę zaraził mnie. Bo przechodzi przerwę, no. też jak w tamtym czasie, jak tren trenowaliśmy, no to ten trening funkcjonalny to dosłownie był raczkową. Ten... Nawet można powiedzieć, że właśnie to do teraz jeszcze niektórzy nie wiedzą, co to jest, a wtedy to była praktycznie czarna. Gdzieś magia. Tam, wiesz, ja pamiętam, ja byłem w ogóle pierwszą osobą, która jedną z Trójmieście, która wałek przyniosła na siłownię, A pamiętam jak przedem na Impuls pamiętam. z tym różowym wałkiem Tiguara, to wszyscy się jak patrzyli na jakiegoś, wiesz, albo na pedała, albo na jakiegoś, wiesz, poląga, nie? Eee, Także tak, rzeczywiście, masz rację, nie było to zbytnio popularne, ale mój wykładowca na WF-ie, mm. którego serdecznie pozdrawiam, Michał Sawczyn, z którym teraz współpracujemy i prowadzimy razem szkolenia z tego treningu funkcjonalnego, eee, on gdzieś mnie tym zaraził, wiesz, tam te pierwsze szlify treningu funkcjonalnego, pojechaliśmy na taki... Kongres do Warszawy. Był tam kongres treningu funkcjonalnego, coś takiego. Mm -hmm. Tam poznałem remigiusza, u którego później też tam robiłem szkolenia, gdzieś tam to się, to się posypało. Bo to mnie interesowało, wiesz. Ja nie ukrywam, że, że ten problem kontuzji jest był zawsze gdzieś tam w moim życiu, bo, bo grałem w tą piłkę, wiesz. I mm. w sumie przestałem przez kontuzję, nie? że. Jedna, druga mnie przystopowała, wiesz, to było bardzo irytujące i w pewnym momencie, wiesz, tak zacząłem się interesować tym, co można by robić, wiesz, żeby, żeby gdzieś tam tą, te kontuzje nie, nie blokowały, wiesz. I to było tam to okres stylu, tak? tak? <śled> 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 nie, no ale okej, okay, no i faktycznie, no i, i co? I... I od razu trafiłeś, właśnie, tak szcz szczęśliwie na, na Sawczyna i na tą ekipę? Czy miałeś takie pierwsze podjazdy, wiesz, jeszcze na, w, własnym, w własnym zakresie? Wiesz co? Hmm, czy Michałem, wiesz, no, ja tam wiesz, cały czas studiowałem, yy, jego się dopytywałem. Ten FMS mnie bardzo zainteresował, którego zrobiłem u Remika Rzepki. No i chciałem iść w tym kierunku, nie? Cały czas szedłem w tym kierunku. W sumie, jakby jak jakieś wiedzę poszerzałem, to głównie właśnie z tego zakresu, nie? Bo, hmm. bo, bo w tym czułem się mocny. Wiesz, no i też nie ukrywam, że, że wyczułem, że to jest trochę taka nisza. I ja wiesz, wbrew pozorom temu, że mnie to interesowało, e, wiesz, były problemy, bo na początku, wiesz, jak ja mówię, o, ja trening funkcjonalny, korekcje, te sprawy, ludzie mi mówili, wiesz, że nie, wiesz, stary, ludzie chcą trenować, chcą tylko wyglądać, nikogo to nie będzie interesować, nie będziemy miał klientów, nie? A ja gdzieś, wiesz, mimo, mimo temu, wbrew temu wszystkiemu, tak szedłem w to, gdzieś tam tych ludzi przekonywałem. Rzeczywiście na początek był problem, wiesz, że korekcje po co, wiesz, dlaczego, my tu chcemy, ja chcę tylko schudnąć. Mm. No ale interesowałem to, ciągnąłem to dalej. Wiesz, wyczułem, że to jest jakaś tam taka, taka nisza do wypełnienia w Polsce, gdzieś tam na zachodzie to już bardziej raczkowało. No i powiem ci, no zaczęli trafiać do mnie, wiesz, rzeczywiście ludzie z jakimiś problemami, którymi kiedyś w stanie nie był pomoc. Okazywało się, że mogliśmy kilka rzeczy zrobić, i udawało się chociaż wiesz, troszeczkę coś tam poprawić, coś zmienić. To, to wiesz, to naprawdę napawało mnie wiesz, optymizmem i, i wiesz, cieszyło, że przychodzą do mnie ludzie, trenujemy i, i oni mówią, że kurczę, Adrian, fajnie, dziękuję ci, pomogłeś mhm. mi, wiesz. Gdzieś tam przez dwa lata bojałem się yy, z bólem na przykład pleców, tak? A, a i okazało się, że trzeba tylko kilka prostych rzeczy zrobić, prowadzić i, i gdzieś tam może nie zredukować do końca tego bólu, bo, bo to nigdy nie wiadomo, ale na pewno pomóc i, i gdzieś tam ułatwić to, 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 mhm. jakoś, tą jakość życia, nie? Bo to. Wiesz, no wygląd sylwetka, tak, ale też chodzi, wiesz, jak, jak, jak się czujemy na co dzień w swoim ciele i ze swoim ciałem mm. i z tym, jak się, wiesz, poruszamy. Ja tak patrząc na początek, jak, jak jeszcze yy, zacząłeś nagrywać pierwsze jakieś filmiki w ogóle ze sobą, miałem takie wrażenie, że trochę jeszcze, nie wiesz, jakby takie dwa, dwie drogi ob, obrałeś. Jedną taką właśnie Adrian Hoffman Core Trainer, jak sama nazwa twojego profilu yy, wskazuje, a druga to taka, hej dziewczyny, zróbmy ładne pośladki. <laughs> I miałem takie wrażenie, kurde, no. czy... czy Trochę nie, nie jakby nie idziesz w taki kierunek totalnie. No, po nie chcę się to komercyjnym, bo w tym też nie ma nic złego, tak? Mhm. Robić, nie wiem, pokazywać, jak zrobić ładne pośladki. A wręcz jest to chwalebne. Tak. Ale po prostu wiesz, żeby nie wpaść w taką, taką cukierkową, hej, teraz pięć ćwiczeń na świetną, wiesz, na świetne wakacje. Czy, no. czy, czy widziałeś, że jesteś trochę co? W co, że trochę tam się zahaczałeś to, że, że, o to? Ja tak, ja mogłem się o to zahaczać, bo yy, wiesz, gdzieś tam byłem związany z tym portalem z trenera Trekiem. I nie ukrywam, że wierzę, No wiesz, jak to, jak. Wiesz, ja tam w sumie nie byłem jakiś, tam nie pracowałem długo w zawodzie. Ja byłem tam pod trek, już byłem jak dwa, po dwóch, trzech latach, jak zacząłem ogólnie coś tam działać z jakimiś treningami. No i wiesz, no nie ma co ukrywać, że szukałem tego sposobu, żeby jak najlepiej, jak najszybciej gdzieś tam wypromować siebie, wiesz, tak. swoją pracę, to, to co robię. I, I może rzeczywiście tak, że było, że ja tu, tu trening funkcjonalny, a tutaj nagrywaliśmy te e, z Kasią e, odcinki, wiesz, a to ma tylko chwytliwa chwy, nazwa, tak naprawdę, wiesz, się tam jakieś fajne ćwiczenie, przysiad wykroczny, e, jak je wykonywać. No i wydaje mi, się, że to wszystko o to się rozchodzi, nie? że m, yy, m, wiesz, musiałem znaleźć jakiś taki kierunek, w którym pójść, jak to wiesz, potem przekazać ludziom, żeby chcieli to oglądać. Jakieś tam nagrywać te odcinki wiesz, za każdym razem to, to nie jest tak, że nam w Treku uh -huh. yy, dają i mówią, słuchajcie, musisz to to i to nagrywać. Nie, nie, no to ja się zgłaszam, słuchajcie, mamy jakieś materiały, wymyślam, co chcemy nagrywać. I wiesz, no ja tam kombinowałem, myślałem, co zrobić, żeby gdzieś tam się wypromować i tam. Yy, wiesz, ten target tren, trener personalny nie mówisz, że większość kiedyś to było tak, że chodziły zresztą kobiety. No nadal jest to bardzo mocno. Nadal. Nadal bardziej przewaga. do trenerów chodzą kobiety. No i wiesz, no też był to taki zabieg, żeby skoro główny rynek tutaj, wiesz, tych potencjalnych klientów to są y, dziewczyny, kobiety, no to fajnie było jakoś się tam jakimś trikiem, wiesz, takim marketingowym y, przyciągnąć do siebie, nie? Mm. Także bardziej to, wiesz, to był jakiś tam zabieg marketingowy, Niż, niż świadoma droga, nie? bo ja, wiesz co, chyba mi się nie dawał takie właśnie cukierkowej roboty, powiem Ci, cały czas mam jakieś tam dużo opory, wiesz, żeby strzelić sobie tam selfie, jak wychodzę z domu, czy, czy z lustrem po treningu, chociaż widzę, że to się świetnie na Instagramie sprzedaje, ja tego Instagrama, powiem Ci, gdzieś tam się uczę. Yy, cały czas. No, a nie, ma, nie ma co ukrywać. Nie? że te, Niestety, teraz są, są takie czasy, że te social media są bardzo ważne. Nie? Szczególnie w takim zawodzie. Jeśli wiesz, ty też teraz jako trener chcesz startować, mm. no, opieram się bardzo mocno. Przy tym wiem, że to widzę, że to mi, u, u mnie bardzo brakuje, żeby pokazywać to, co robię, bo też wiele osób yy, zadaje im pytanie w ogóle, co ja robię. No. I to jest pewnie no to każdy trener, który m, nie zajmuje się czymś innym, poza nie, robieniem maszyn staje przy tym jakby problem że trzeba wytłumaczyć na początek w ogóle... Co się dzieje, nie? Tak, że wiesz, że trening jest jakimś narzędziem diagnostycznym, jakoś właśnie naprawiamy, to w ogóle jest... ale to... Co, jak, jak w sensie, ale co klata? Wiesz, to trzeba jakby przejść ten moment, także widzę, że fajnie by było trochę się pan tym popromować, ale no ja też mam tutaj ogromne opory, bo też no, wymaga to naprawdę uwagi, przemyślenia żeby to też było jakieś y, autentyczne, tak? Żeby, sensem, nie, no, tak, żeby... Żeby nie było to kolejna, nie wiem, z jedzeniem, który robisz, bo mam wrażenie, że to jest, to jest nudne. Tylko naprawdę pokazywać coś fajnego, także... No widzisz, ty uważasz, że to jest nudne, ja, ja też uważam, że to jest nudne, A ja, ja. dla mnie jest niesamowite, <grym> że kurde, ty, ty wstawisz jakieś żarcie, wstawisz zdjęcie i ludzie to lubią, rozumiesz, ty patrzysz <grym> na, te, na te największe gwiazdy, wiesz, ja tam się nie wzoruję, na ja tam nikomu fajnie że im sobie, fajnie że mi się wiedzie, że robią to, ale gdzieś tam to sobie przeglądam, mówię, kurde, wiesz, no ten tu wstawia kolejne żarcie, kolejne zdjęcie, tylko wiesz, przed lustrem z innej pozycji, ten kąt tylko zmieniony, i nagle się okaże, że takie osoby są, wiesz, wypromowane, tylko pokazują, gdzieś tam wiesz. Nie, nie taką... masz takiego wrażenia, tak samo moim głównym takim też wrażeniem jest, że jak robią to dziewczyny, to to jest fajne. Jak Kasia Dziurska wstawia swój 3000 selfie tego samego dnia, to ja zawsze na niego spojrzę, nawet zawsze odpowiadają lajka. Tak. Powiem sobie, kurde, Kasiu, jak jesteś śliczna, w ogóle kochana, uwielbiam cię, nie? A jak robi to facet, to my sobie, kurde, co ty robisz, stary, nie? I to jest ten taki, nie wiem, może ja jestem właśnie źle nastawiony. I niepotrzebnie sobie, jak to właśnie, może masz rację, że trzeba to po prostu robić, bo ludzie to będą lajkować i o to chodzi. Mm -hmm. I nie dodawać do tego jakiejś tam wielkiej filozofii, ale no dla mnie jest to takie, kurde, no, muszę się przełamać, muszę zacząć to robić, bo to naprawdę, naprawdę będzie działało, ale coś jest, w takim rozbiciu, że jak babeczki i śliczne dziewczyny wstawiają fajne rzeczy, to inaczej się to odbiera niż jak wstawia Adren Hoffman. No, no. Mówię, Paś, Adi, nie idź tą drogą. Nie, Adi. Nie, wstawiaj. Nie, wstawiaj. Jeszcze tak ładnie nie wyglądasz, jeszcze tak brzucha w 20 tego nie masz. No nie, dokładnie nie. Yy, wiesz co, no to wydaje mi się, że można, to są jakby dwie drogi, nie, i to jest tak, że można pójść na tą łatwiznę i, i gdzieś tam się promować, wiesz, tylko tym swoim ciałem, wiesz, napakować się. No, łatwizna, łatwizna, nie, wiesz. Yy, znaczy to jest pewno łatwiejsza droga do wypromowania się tak. w internecie. Ja, mhm. nie wiem, ja nie wiem, jak to się przekłada na klientów yy, i na to, jak ludzie ci postrzegają, ale powiedzmy, jeśli komuś zależy, jakiemuś trenerowi, żeby się być znanym w internecie, no to wydaje mi się, że no tu te ładne zdjęcia jakby, wiesz... Yy, przeważają, mnie. Ja akurat no gdzieś tam sobie na pewno etapie postanowiłem, że mi zależy na tym, żeby być postrzegany jako, jako fachowiec, jako hmm. personalista, jako prawdziwy Dokładnie. trener od, od, od treningów z ludźmi, nie od wyglądania i, i, i wiesz, gdzieś tam robienia jakiś show w internecie, no zdarzyło, miałem kilka centów że tam taki zdjęć też nie chciałem wiesz. się właśnie tu wyciągać nie? Że... zdarzyło mi się, ale wiesz, to tam raczej fajnie, wiesz, pokazać progres jakiś tam czasem swojej pracy, wiesz, nie, że no tu nie ma złego. kierunkujemy, wiesz, treningi teraz załóżmy robię na, na siłę, jak to, jak to działa na moje ciało, treningi gdzieś tam pod kątem wytrzymałości jakiś gdzieś pośladki tam pośladki pokazać no nie, akurat mam w internecie nie jeszcze nic złego. Złego, wiesz, nie <laughs> to na prywatną grupę czasem to... przemycałem, wiesz, to na, na jakieś tam filmiki zmorsowania co, nie ukrywajmy, nie kończyło się czasami dobrze dla Ciebie. Nie. Były propozycje, były propozycje. <laughs> tak, raz miałem jakąś dziwną, ale to tam szczęście że wiele osób dostawało, wiesz, o, jakąś tam erotyczną propozycję przez jakąś tam wideokamerkę, ale nie odpisałem nawet. No widzisz, a może to był właśnie ten kierunek, ta nisza, której szukasz, nie? To nie, nie. raczej nie. Raczej nie. <laughs> ale to tak masz rację, że to jest właśnie taki rozdźwięk. Widzę, co on przedrzuca Maciek Bielski, jego jakby tam rzeczy z treningów, no fakt, że Maciek też jest potworem i to, co on mhm. potrafi zrobić, no to jest no, no trzeba być maczkiem bieskim, żeby móc takie filmiki wrzucać. Ale też na przykład patrzę, nie wiem, na, na Agnieszkę Wierciak z, z Crossfit Avonport, oni totalnie się tym bawią, nie? Wrzucają po prostu wszystko od zdjęć swojego psa, po zdjęcia, no nie wiem, wszystkiego co zrobią, każdego przepisu, jakieś głupie miny. To też jest fajne, nie? Tylko że to, to u nich na przykład to widać, że oni to bardzo. To, to jest przyjemność dla nich. To jest fajne, oni się tym bawią. E Kurde, no ja nie jestem takim miłośnikiem social media i nie potrafię tak się bawić. Tym no no ja mam, ja mam podobnie jak ty, nie? Że, że dla mnie <grytanie> raczej to jest obowiązek. Ja raczej się zastanawiam, co ja mam wrzucić, co zrobić, żeby gdzieś tam jakąkolwiek minimalną aktywność podtrzymać. Mhm na tych moich social media niż rzeczywiście, żeby to było dla mnie dla mnie fajne i cieszę się z tego, mm -hmm. że wiesz ja każde wydarzenie, coś tam robię to, to jakby udostępniam. Może nie wiem, jest to gdzieś tam związane z tym, że, że bardzo cenię to moje jakby życie prywatne, wiesz, którego i tak mam mało, nie? Mm -hmm. Bo względu na ten jakby ogrom pracy i obowiązków nie mam go zbyt wiele i nawet nie myślę o tym, żeby wiesz to gdzieś tam udostępniać, bo to nawet widać u mnie na moim prywatnym profilu na Facebooku, że wiesz jak ja coś tam wrzucę, jakieś zdjęcie raz na pół roku to, to jest super, nie? Mm -hmm. No tak, no ale nie, nie kusiło cię, żeby w ogóle nagrać jakieś wiesz, bardzo profesjonalne filmiki instruktorzowe, wiesz właśnie, o, nie wiem, o korze, to, co robisz na szkoleniach swoich na przykład, żeby gdzieś tam to też delikatnie poprzemycać jakieś smaczki, żeby. wiesz... No, wiesz... Ja to przemycam na zapytaj trenera, nie? Mhm. Co prawda tam, wiesz, to tak bardzo powoli idzie, nie? że tam jest wiesz tyle tych osób teraz współpracujących, że, że gdzieś tam ostatnio nagrałem pięć jakichś filmików, to... No to przez pół roku tak wychodziły, nie? Teraz tam mamy znowu jakieś kolejne nagrane. Ja staram się, się to przemycać. Jakiś tam poszczególny element, jak mam coś fajnego do nagrania, czy mój podobieństwo coś fajnego, to to wrzucam, nie? Mm -hmm. Tylko, że wiesz, że yy, tam z tego, to tam wiesz, no też tam wiesz, no wiadomo, każdy się stara, żeby to słyszał. Meta ja począć, to tam wiesz, wszyscy mówią, żeby chociaż raz dziennie coś wrzucać, nie? Mieliśmy ostatnio właśnie takie spotkanie tam. Organizowane przez taki mówią, że chociaż jeden post dziennie. Nie? No i wiesz, no ciężko coś, ciężko, wiesz, codziennie coś fajnego, jakościowego wrzucać, merytorycznego. Jeszcze wiesz, może jak gdybym nie miał tyle czasu, pracy yy, i wiesz, miałbym, żeby tam, miałbym czas w ciągu dnia usiąść, się chociaż te 15-20 minut, o dobra, co ja sobie dzisiaj tu wrzucę z mojej pracy, wiesz, żeby to ładnie wyglądało, jeszcze jakieś ubrać, mm -hmm. jakimiś ładnymi słowami, oprawić. Yy, to, to może rzeczywiście by funkcjonowało, ale ja, wiesz, no gdzieś zawalony, gdzieś tam rano wstaję, obiad, położyć na 20 minut, lecę na swój trening i potem do wieczora w pracy, i wiesz, jak wracasz do domu po całym dniu pracy, no to już raczej o takich rzeczach nie myślisz, a, a jeszcze wiesz, też chciałbym zawsze mieć chociaż czas, żeby coś tam dla siebie poczytać, wiesz, jakieś artykuły fajne, książkę. Hmm. Social media, no wyzwanie, no. nie? To jest wyzwanie, nie. No ale niestety, ten funkcjonalność. Szczególnie teraz jest, wiesz, jest fajne, fajne rzeczy wychodzą, jak, wiesz, czy to rok temu w ogóle nie była widzę ludzi tam na tym YouTube. Youtuberzy tam są popularni, wiesz. Youtuberzy jest na czatowcy, tak, to, to jest. Wiesz, w ogóle... tego, 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 ja w ogóle nie ogarniam i się Ja w ogóle wiesz, tam ci ludzie o tym, mi na tym YouTube mówią, wiesz, że tam o, on jest tutaj, wiesz, youtuberem y, działa, ale to, to jest. Ja zawsze nie sobie nie sami nie wyobrażam, że, żeby być tak naprawdę profesjonalnym, jak się YouTuberem, to trzeba mieć kogoś do pomocy. Ja sobie nie wyobrażam. Jak to wszystko logistycznie ogarnąć? Te, a te dziewczyny, te wiesz, te, te szafiarki, które wiesz, zdjęcia sobie trzaskają, też się na tym stanawiałem. Ja, śledzisz to widzenie. Nie, wiesz, śledzisz co? Bo, to? O, do czego zmierzam? Bo mieliśmy właśnie, mówię o tym spotkaniu social media, mhm. nie? I zawsze, i tam jest coś takiego, że niestety zawsze ktoś jest za tą drugą osobą. I zazwyczaj nam mówili, że to jest mąż czy żona. Mm. Że y, ktoś tam się, jakiś mąż gdzieś tam wypowiadał y, właśnie takiej szafiarki zagranicznej. Wszędzie za nią chodził, z aparatem, zdjęcia, wiesz, samemu takie rzeczy nie, nie ogarniesz, nie? To no. musi być jakaś druga osoba, rzeczywiście, albo masz się kogoś o to, ja też o tym myślałem, że rzeczywiście mogą się słyszeć od PR-u, którzy tym zajmują, nie? Tacy, wiesz, już tam, ktoś tam z wyższej półki na pewno ma takich ludzi, nie? No wiesz, no chyba, że właśnie, wiesz, działasz tak jak Kaśka Dziurska, że po prostu bawisz się właśnie, wiesz, swoim ciałem. Tak, nie, to, nie? Ale to, no, to nie no właśnie, problemów nie jesteśmy, nie. Tak, nie jesteśmy nie tak piękni, Bóg nam nie dał nie, 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 tego niestety. Nie. Staje nam być profesjonalistami, to nie jest takie łatwe, nie? <laughs> Słuchaj, ale też zahaczyłeś trochę piłkę nożną, e, nawet nie wiedziałem w sumie, że nawet grałeś w swoim życiu, ale e, w związku, że jesteśmy w, w, w trakcie UEFA Mistrzostw, to możemy zahaczyć, nie? Bo prowadzisz paru piłkarzy. Czy prowadziłeś, prowadzisz to prowadziłem, aktualnie? Prowadziłem, wiesz co, mi się generalnie z tymi sportowcami jest tak, że tam się gdzieś przewijają i chłopacy proszą o pomoc, na przykład przygotowania. W sezonie, w off, w off nie? E, aktualnie teraz y, mam dwóch chłopaków, no czy nie mam, bo są na obozie przygotowawczym, ale pomagam z leki z Ekstraklasy, Dan Daniel Łukasik, e, który prawdopodobnie gdzieś tam teraz pójdzie na wpuszczenie z Lechi i Michała Maka, nie? I co ty tymi piłkarzami robisz, wobec? Wiesz, co z nimi dużo nie Kartujesz ich duchy, żeby nie płakali, powiedz. Gnieciesz <gniecisz gniecisz> ich i mówisz, kurwa, W jakiś raz zapłaczesz, to. Wiesz, co takiego? oni są są fajne chłopacy, <gnie> nie Wiem, <gnie> wiesz, że ci piłkarze rzeczywiście mają różny wizerunek, ale nie żartuję e, na nich ja przede wszystkim muszę uważać, nie? Że, że to jest tak, wiesz, to są zawodowcy i wiesz, tam zagrabiają naprawdę niektórzy kupę, kupę pieniędzy, wiesz, ten Daniel chyba poszedł, nie wiem, za bańkę z legi, wiesz, euro. Hmm. Ale nie jestem pewien, także wiesz, nie spalił nimi... trenerowi <laughs> nie, no, ja nie zdałem no, tego. Eee, także z nimi, no, z nimi zależy, zależy co oni są, nie, bo, co bo tu, tu rzeczy rozmawiamy, że albo rzeczywiście tylko rzeczywiście trening korekcyjny, żeby im pomagać, wiesz, Daniel miał na przykład problemy, on tam zawsze coś tam problemy z kolanami miał, no mhm. to zrobiliśmy sobie na nim e, kilka tych testów funkcjonalnych, ruchowych. Zrobiłem jakoś tam podstawową ocenę, no i znaleźliśmy jakieś kilka deficytów ruchowych. Na przykład on miał bardzo słaby wyprost w biodrowym. Nie wiem, czy jest, jest taki test uniesie, aktywnego uniesienia nogi, leżałem mm -hmm. na plecach. No i on gdzieś pokazuje nam stan tej tylnej taśmy. Między innymi mówi się, tak wiesz, ktoś bardzo potocznie może powiedzieć, że skróconych mięśni dwugłowych. Tak. Nie, nie zawsze jest to związane ze skróconymi dwugłowymi, ale u niego jakby największy ten deficyt ruchowy gdzieś tam w tym występował, nie? No i tam wtedy różne rzeczy pod to robiliśmy. Z drugiej strony Michu, jak przyszedł powiedział, bardzo potrzebuje treningu wzmacniającego, coś tam by chciałby też nad kondycją popracować, no także rzeczywiście go tam e, jakiś trening, wtedy takie jakieś siły funkcjonalne i wrzuciłem na koniec jakieś jednostki kondycyjne. Mhm. Także wszystko w zależności, wiesz, na jakim, jaki to jest etap, czy oni są w trakcie sezonu, czy to jest off-season, wiesz, czy oni są po kontuzji. No tu trzeba być, być, wiesz, elastycznym. No i zrobić chociaż tyle, wiesz, no mówię, ja to przede wszystkim patrzę, żeby nikomu nie zaszkodzić. Nie? Dla mm. mnie to jest najważniejsze, bo jakbym wiedział, że jakiś chłopak z nich tam się popsuł przeze mnie, no to, to nie byłbym, nie byłbym na pewno zadowolony z siebie. No, a tak. potem gdzieś tam na tym performance. Nie? Jeśli on rzeczywiście chce, wiesz, żeby go tam poprawić siłową, to tak i tak dobieram mu te ćwiczenia, żeby go tam za mocno nie, nie skrzywdzić i nie, nie przemęczyć. Ale nie? czy to właśnie, wiesz, skupiasz się tu bardziej na, na stabilizacji, właśnie wiesz, tego na koru Twojego? Czy właśnie idzie, czy idziesz bardziej jednak w nogi? Czy, czy wiesz, tutaj jest jakieś tak mocno dedykowane w kończyny dolne, czy jednak ten core to, to, to jest twój główny punkt wzmacniania Ja mam do wzmacniania. generalnie taki troszeczkę, mają taki już taki schemat pracy wypracowałem, nie? Mhm. że już nie patrząc na te testy funkcjonalne, te asymetry ruchowe, ruchowe, mam jakieś takie swoje fundamenty, które każdy z moich podopiecznych musi opanować, żebyśmy mogli pójść dalej. Nie? Mhm. I właśnie rzeczywiście ten kor ten jakby jest u mnie traktowany priorytetowo na samym początku. I słusznie. Gdzieś tam uczymy, zaczynamy w ogóle od najprostszej nauki oddychania przeponowego. Jest w ogóle zabawna rzecz, bo, bo każdemu jak mówię, że, że zaczynamy od nauki oddechu, jak patrzę, jak troszeczkę na... Na debila, a jest wiele badań naukowych, które... Szarlatan. Ta, wiesz, mi oddech, tak, wiesz, proszę jako oddech, ja to przyszedłem ćwiczyć, ja ty mnie będziesz oddychać, teraz uczysz, się ja świetnie, nie? Tak, tak. W ogóle to jest fajne, bo nawet ostatnio gdzieś tam rok temu w Radiu mówili, że tam kanadyjscy uczeni oczywiście, wiesz, twierdzą, że 80% ludzi nie potrafi oddychać prawidłowo. I, I powiem Ci, gdzieś tam zgłębiłem ten temat, jakieś badania, no i rzeczywiście jest tak, nie, że... Że większość osób nie oddycha do końca efektywnie. Nie? Głównie tu mówi się o tej roli właśnie przepony, która. Każdy, kto który miał natomiast na AWF-ie wie, że to jest główny mięsień wdechowy. Okazuje się, że ta przepona nie jest do końca aktywowana. Nie? I teraz tu badania jakby wychodzą temu naprzeciw. Już w ogóle badania sprzed 10 lat, te badania, nie wiem czy wiesz, cała jakby zajawka na ten core training, e, wszyscy mówią, że to się opiera na mięsień poprzecznym brzucha, wiesz, żeby ten aktywować poprzeczny, nie? że to jest ten niby najważniejszy mięsień stabilizacyjny. E, I w ogóle. I, I jest to rzeczywiście jeden z tych, bo one tam, no ta mięśnie, wiesz, przepona z poprzecznym jakby wytwarzają tą tłocznię brzuszną, ciśnienie pewno tak brzuszne, intra pressure, to się nazywa z angielskiego. No i już te badania 10 lat temu wykazały, że właśnie integracja przepony z poprzecznym i tam, wiadomo, jeszcze dochodzą tego te mięśnie, mięśnie Biednicy i mięśnie wielodzielnych zbietu, dają nam tą pełną aktywację tych mięśni głębokich. Mhm. Ale gdzieś tam z różnych przyczyn ten, ten świat nauki fitnessu wywindował sobie ten mięśnie poprzeczny brzucha i wszyscy pracowali na poprzecznym, jeśli chodzi o ten core training, żeby aktywować ten poprzeczny do pracy. No i tak ten temat tego dychania przeponowego tak od dwóch, trzech lat gdzieś tam na zachodzie się czy, przewija. Powiedz, czy to jest tak, że jakby ludzie, tak jak z umiejętnością robienia, wiesz, poprawnego przysiadu, nie, gdzieś tam tracą to w związku z trybem życia, czy, czy to jest po prostu. Coś, co każdy, każde dziecko potrafi, a potem tracimy? Tak, to jest tak, tak, tak mhm. jak mówisz, nie? że yy, no, z tak czego jak... to wynika, że my to tracimy. Z tak naprawdę... Mi się wydaje, że wiesz, to niestety jest, jest ta ewolucja. I przede wszystkim, wiesz, no, tutaj ten, ten nasz morderca to jest ten siedzący tryb życia. Nie? Mhm. Że, mówi się, że siedzenie to jest najbardziej nienaturalna pozycja dla naszego ludzkiego ciała. Nie? Na krześle, siedzenie na krześle gdzie, wiesz, jak się patrzy na to, jak mamy, wiesz, patrz na ludzi, na ludzi pierwotnych, no to yy, oni albo... Siadali przyśle, na kamieniu, nie wierzę. Siadali na, no, na kamieniu, albo w ogóle mam nawet zdjęcia na szkołach, pokazujemy, wiesz, w kucach posiadły, wiesz, jak ktoś mówi słowiański kuc, <noise> jakby to dla nich była naturalna pozycja, wiesz, której jedli, odpoczywali, yy, nawet nie wiem, czy tam śledziłeś Kolego Stareta, to jego mm -hmm. już teraz mocno znany i on mówił nawet coś takiego, że jeśli jesteś w stanie spędzić 10 minut po tej bez niczego, to możesz wtedy sobie przybić piątkę i, i, i zjeść razem posiłek tam z połową świata, nie? Która, z, mm. która tak je, w takiej pozycji właśnie je, nie? No to właśnie to jest śmieszne, bo, bo moja żona, wiesz, pochodzi z, z Turcji, tak? I to jest mm -hmm. już taki rejon, gdzie właśnie to jest dosyć, dosyć popularne, że ludzie w taki sposób sobie przykucają. I na przykład moja małżonka bez problemu może godzinami siedzieć w tym przykłódku, godzinami. To jest dla niej zupełnie niemęcząca pozycja, gdzie yy, no, dla mnie to jest... I cały czas wyzwanie jakieś tak, takie, no wygranie, żeby jest, w jakimś dłuższym... Dwie, trzy minuty posiedzisz, tak, a no potem Tak, no mówimy tutaj, wiesz, ona naprawi na przykład coś robić na ziemi, pracować i w ogóle to też jest zabawne, że ona bardzo dużo rzeczy robi na ziemi, właśnie będąc w tym kucku. Mhm. Kładzie się na ziemi i siada w ten kucek, czyli taki przysiad, taki no, azjatycki przysiad, jak nie wiem nazwać, i tak pracuje, siedząc na ziemi po prostu, nie, nie siedząc dupą, tylko będąc tym, przy tym przy kucu. Także to jest, zawsze mówiłem, że to jest ciekawe, nie? że ta mobilność po prostu jest wynika no, z rejonu, z którego pochodzi, nie? Właśnie cała ta azjatycka część, y, która ma to w zwyczaju, a gdzieś ta Europa to zatraciła i. Nie wiem, no i wiesz, no i z to, 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 jest, to jest powiązane, wiesz, przede wszystkim masz to siedzenie. A raz, no teraz coś na szczęście zmienia, nie? ale nie wiem, czy, czy ty pamiętasz, ale w ogóle tak 3-4 lata temu był raczej. Teraz jest moda na aktywność fizyczną. Masz 3-4 lata temu, ludzie w ogóle nie chcieli się ruszyć, bo ta, w telewizji się mówi o tej pladze tego, że zwolnień z WF-u, że dzieciaki nie chcą chodzić na WF-y, wiesz, w ogóle. Mm. Teraz to się zmienia, teraz ta aktywność fizyczna jest promowana. Ale ludzie... serio? Ja mam wrażenie, że my żyjemy w swoim bąblu. Żyjemy w bąblu ludzi, którzy są tym zainteresowani, którzy chcą to, to, to robić, którzy gdzieś tego szukają. Ale dałem się, że cały czas. Oczywiście, znaczy, wiadomo, no jest lepiej jest niż lepiej, było, niż nie? nie? Ale jesteśmy chyba, wiesz, to ofiarami trochę kręgów, w którym się obracamy. Ja, ja, ja moi, Większość z moich znajomych to, to ludzie związani ze sportem. Tak. A ci, którzy, których miałem jeszcze, nie wiem, z, z liceum, którzy, nie wiem, właśnie w ogóle w tym nie siedzieli, tak naprawdę od, odpłynęłem od nich z siłą rzeczy, ze względu na to, czym się zajmuję i jak żyję. I żeby było śmiesznie teraz parę osób w ogóle z tych, z tych czasów. Którzy kiedyś wyśmiewali w ogóle aktywność fizyczną, odzywają się do mnie, żebym prowadził im treningi. Także to, tak, to jest dzieje, w ogóle zabawne, jak, jak, jak to jak to zatacza krąg, dokładnie. Ale myślę, że okej, okay, na pewno zrobiłaś jakaś moda, na pewno więcej osób biega, na pewno więcej się o tym mówi, no ale nadal wiesz, spojrzysz w pisma kobiece, w pisma jakieś kolorowe, to. No to może okej, okay, mówią o tam o ak aktywności fizycznej, ale czy to jest dobry kierunek na pewno, nie? Czy wiesz, już nie chcę plusy tą chodokowską nieszczęsną, no. bo już za, za dużo to robię, ale to czy wie, to co ona mówi, to co ona mówi o diecie, to co ona mówi o odżywianiu, to jakie ona ćwiczenia, ćwiczenia pokazuje. E, I tego typu takie osoby, no to wiesz, no, są takie, wiesz, i, i, nie wiem, tam światełka jak Ania Lewandowska, która rozwija się, cały czas szuka różnych nowych rzeczy e, i w jakiś tam fajny sposób próbuje to promować, no ale myślę, że jednak że jednak to, to jest bardzo, bardzo mozolny proces ewolucji, a nie jakaś rewolucja. Tak jakbyś tutaj chyba hmm. to chciał przedstawić, nie? Może ja się mylę, oczywiście nie, mo może wiesz, się no, mylę. Nie, to masz ma szansę jak najbardziej z tym, że z tym środowiskiem, w no. którym się obracamy. E, a wracając do tych wychodek, nie, nie krytykowałbym jej tak bardzo, nie? że, że to, to, ja nie uważam, że ona jakieś tam straszne rzeczy robiła, nie? Że, że tam bardzo źle. Tam jakieś może tam rzeczy można się przyczepić, ale to, co ci mówiłem, nie? Że, że to jest tam przyczyną tych dysfunkcji. Mhm. Raz się mu obwinia ten yy, siedzący tryb życia, a dwa, taką rzeczą, która właśnie wpływa na stan mięśni, powiedzieć, jest brak ruchu. Że tu, jakby się mówi, naj, najlepszą rzeczą zapobiegawczą, jeśli chcemy, wiesz, gdzieś tam żyć w zdrowiu, żeby to ciało jakoś funkcjonowało, mówi że mówi się już tam, pomijając tręgi, funkcjonalne korekcje, coś tam robimy, ruch. Wszyscy mówią, że, że trzeba się ruszać, żeby tkanki, żeby były odżywione, muszą się ruszać, nie? Mm -hmm. Także tu, wiesz, ja mimo wszystko jestem i tak zwolnikiem, że. Rób to, co, wiesz, to, to, rób to, co lubisz. Jak nie chcesz nic robić, to rób chociaż to, co, to, co lubisz, nie? Żeby, I nawet jak już masz tą w domu schodakowską ćwiczycie jeśli nie pójdziesz na siłownię, to już chociaż ćwicz tą Chodakowską, żebyś cokolwiek robić, nie? Ja wiem, bo moja mama przez wiele lat, wiesz, gdzieś tam ćwiczyła sumewą, no i, no i nic się z nią nie dzieje, wiesz, jest zdrowa, dobrze się czuje. Wiadomo, że jest tam wiele rzeczy takich niebezpiecznych, ale tak jak wszędzie, nie? Że mm, jeśli ktoś, ludzie nie zwracają, ona mówi tam jakieś rzeczy, a ludzie w ogóle nie zwracają tą uwagi. Ona mówi tam wciągnię brzuch pępek, jak ktoś tam sobie, wiesz, wisi, głowa gdzieś tam schowana. No jak nie masz, jak ktoś nie widzi siebie w lustrze, też nie ma filmu. No tak, ale wiesz, że czasami te ćwiczenia, które ona pokazuje, są takiej intensywności, że tutaj to jest problem, nie? Żeby ona pokazywała wiesz, rzecz na stepie, jakieś tam delikatne wykroki, no to wiesz, że pół biedę, jak ona pierda swojej skalpedy, jak tam się inna rzecz nazywa. No wiesz, jakby to dla mnie skala osób, których po prostu yy, których mają kontuzję po jej treningach, bo ja, ja się oddaję jej to, że ruszyła z wiele babeczek, tak. nie, ale skala osób, które wróciły po kontuzjach od nią, albo mają kontuzję, no to nie mówimy tu o stu osobach, nie? Mówimy tu nawet... Kurde, może zakrywać o tysiące, nie? Patrząc na jej antyfanowskie profile, na, wiesz, na Facebookach, no to tu jest kurde, dużo, dużo ludzi, nie? Więc ja okej okay, oddaję jej, że ona ten jakąś, jakiś trend rozpoczęła. Ale najwięcej mam do niej że po prostu ona sama się jakoś nie rozwija w tym wszystkim i nie próbuje tego jakoś tłumaczyć i korekt, jakby robić korekty, a wręcz jej metodą na zwalczanie tego jest sposób panowanie ludzi i wyśmiewanie, nie? No to masz rację, że rzeczywiście gdzieś tam można by... Że nie ma tej autorefleksji, że kurde, no ja faktycznie tutaj może robię coś, co służy powiedzmy sobie trzem czwartym, ale ta jedna czwarta ma kontuzję. Co się dzieje nie, tak, nie. I to jako jako, trener, jako trenerka powinna mieć poczucie, że kurde, no... no to nie jest tak, nie? To trening wiesz, nie jest dla każdego, tak? Mm -hmm. nie, nie wszystkie części są dla każdego, nie wiesz? No ale to generalnie w to, to nie jest jej problem. To jest problem z takimi komercyjnymi rzeczami, nie? Że yy, jest część, tak, jak masz takie komercyjne, robić dla wszystkich jakieś rzeczy, no to zawsze będzie tak, że, że nie wszyscy mogą je robić. To będzie dla, dla jakiejś garstki osób będzie działało świetnie, drugim będzie szkodzić, nie? Dlatego yy, ja to samo. Ja jesteś team Ewa, generalnie. Team Ewa widzę. Ja, wiesz co? Ja staram się być obiektywny, nie? Mm -hmm. że, to samo można, ja tak samo, ja mam taki sam zarzut na przykład do, do zajęć crossfitowych, nie? No za placyjnie. Ja to jest taki sam zarzut do zajęć crossfitowych i wiesz, yy, yy, dlatego no tu staram, staram się być obiektywny, nie? że mimo wszystko wiesz fajnie, że ruszę, ale to ogólnie jak ktoś chce rzeczy takie komercyjne robić. Dlatego ja na przykład mnie ludzie pytają, czy jakieś treningi grupowe, coś mu prowadzę, jakieś zajęcia. Tak, raczej trzymam się tego z daleka, wiesz, bo wiem, tylko dlatego, że wiem, że nie będę w stanie tych ludzi wszystkich upilnować i wszystkich nauczyć tego tak, jak chciałem, żeby to robili, nie? Dlatego, mm -hmm. ja wszystkie generalnie, to, to samo wiesz, bo ta Chodakowska nie robi ona nic i tego, co robią inne dziewczyny na zajęciach fitness instruktorki, wiesz? No. Większość, a nie, są, które są. Okay. Które, no, to, no, te, te, no, te, te zajęcia grupowe, fitnessowe, kobiece. No to, to generalnie to co na przykład, sobie, to, to, to tam też się dzieje na takich zęciach, rozumiesz, no? Mm -hmm. I, i wiesz, i nagle te dziewczyny go tam, gdzieś tam ją hejtują, ale robią podobne rzeczy. To tam nie ma filozofii, to wiesz, nie ma tak, że będzie sobie, nagle każda coś, że Ewa wymyśla coś nowego. To, to się ją też nauczył, gdzieś się widziała, popatrzyła i, 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 i tak to wygląda, nie? God damn it, to Ewa. No nie wiem, no, trzeba ją zostawić w spokoju, bo tak. to tak już z tym nic tu nie zrobimy, nie? Ale yy, chciałem też o tą, o tą piłkę, wiesz, jakby no. wrócić i. Yy, nie miałeś w ogóle jakiejś wiesz, propozycji właśnie wiesz, pracy w jakichś klubach, coś takiego? Bo interesowałoby ci coś, coś takiego? Bo tutaj też twój kolega z Mateusz, ratusznik mm -hmm. yy, z sali, że tak powiem, on właśnie widzę, że teraz prowadzi yy, taki funkcjonalne rzeczy właśnie na wzmocnianie dla, dla jakichś młodszych, młodszych lechistów. Czy w ogóle Ciebie właśnie, bo że grupowe zajęcia się mnie interesują, no. czy w bardziej właśnie ta personalna praca jest fajna, czy takie rzeczy, wiesz, praca wiesz zespołowa? Na p... mhm. Ja na pewno dużą, lepszą jakby radość bym czerpał od tych personalnych. Myślałem, mhm. to wiesz, zastanawiałem się, były tam jakieś podjazdy, nic z konkretnego, już konkretnej jakby mhm. oferty mi się nie trafiło. E Ostatnio miałem tam zapytanie, taką małą propozycję właśnie z pierwszoligowego klubu piłki nożnej. E Gdzieś tam mamy jakiś to rozmów wrócić. Nie wiem, nie wiem, wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo ja może dlatego, wiesz, to, że nie chciałbym się już mocno kierunkować w jednym kierunku, mhm. że ja wiem, że jakbym poszedł gdzieś tam już mocno, to ukierunkowałbym swoją pracę i swój rozwój na już typowe przygotowanie motoryczne, nie, mhm. Ym, w danej dyscyplinie, czyli załóżmy, tu byłaby piłka nożna, a ja cały czas gdzieś tam chciałbym cały czas jakby tak, wiesz, przestronnie się rozwijać, nie, mam jakieś tam rzeczy, które mnie bardziej interesują, które częściej czytam, ale wiesz, staram się z każdej dziedziny jakby tutaj tego treningu, szeroko rozumianego treningu siłowego, e, rozwijać i może to mnie gdzieś tam przed tym jeszcze zbrania. Że wcale powiem ci, tak na siłę do tego sportu nie, nie pcham. Czyli co, generalnie, wiesz, prowadzenie sportowca, prowadzenie zwykłego, powiem, wiesz, pani Helenki, jest dla ciebie różnica? Czy, czy generalnie po prostu ktoś to jest za, wiesz, zaangażowany i chce coś zmienić? Jest równie fajnym Bardziej. klientem, jak wiesz. Bardziej pod tym kątem patrzę, mhm. nie? Że jeśli ktoś rzeczywiście chce pracować, wiesz, yy, i, i zależy mu na tej mojej pomocy, to ja tak samo będę traktował tą osobę, jak, jak samo jak zawodowego sportowca, tak, wiesz, mhm. że ale musi chcieć, nie? Że, że jak ktoś przychodzi sobie na trening, żeby tam pochodzić, sobie pogadać, tam się poruszać. No to rzeczywiście nie przynoszą takiej frajdy te treningi, nie? Mhm. Ale jak są osoby, wiesz, masz osobę zaangażowaną, wiesz, której pomagasz i której widzisz, że dajesz efekty, i ta osoba jest zadowolona, wiesz, gdzieś tam poprawia się jakoś jej życia, daj mi to takie samo radość, jak załóżmy jakieś wyniki fajne, czy fajna praca, farna, fajna forma jakiegoś zawodnika, sportowca, nie? Mhm. Prawie fajnych zawodników sportowców. No, słówko Izu muszę powiedzieć, no, bo te, to właśnie wasza znajomość jest z, z tamtych czasów powerpitowych, czy wcześniej się Nie, mówiłem? nie, nie. Ja tam z Izu na powerpicie tylko wiesz, graba, cześć, wiesz, ziomeczku. Mhm. Z Izu tak naprawdę, ja się tak poznałem już na forficie, nie? Jak ja już prowadziłem personalne, Izu zaczął chodzić do Maćka. Mhm. No Maćka gdzieś, tak do Maćka Brzostka? No i gdzieś tam, wiesz, tam widzieliśmy się, porozmawialiśmy, bo jakiś tam, i z umiem, wiesz, to był jego taki trochę słaby okres. Nie? Mhm. Że coś tam mu się kilka rzeczy wysypało z tą Warszawą, to był w tym Gdańsku. I tam współpracował z jakimś innym trenerem, z tego co mi wiadomo, albo, nie, nie, albo chciał współpracować, mhm. ale tamten nie mógł chłopak. No i w sumie podszedł do mnie, zapytał się, czy, 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 czy chciałbym z nim popracować, że coś ma trzy tygodnie, że moglibyśmy coś tam porobić, jakieś korekcje, jakieś treningi. No w sumie na te trzy tygodnie już został cały czas, nie <laughs> jak przyjeżdża tu do, nawet teraz z do Polski, no to coś tam działamy w miarę <laughs> możliwości, nie? no i tak już zostało, zakomplowaliśmy się, wiesz, jest, kurde, jest takim świetnym człowiekiem. No tak, poza tym, że jest no, jakby ominijmy to, że no Izu jest naprawdę genialny. Go, myślę, że to jest taki człowiek, którego nie sposób nie lubić, jak nie, się go pozna. Nie, nie. A, ale też y, nie masz takie wrażenia, że Izby naprawdę, który sport by się nie wziął, to byłby zdolny sportowcem? No bo... to trzeba powiedzieć sobie, że jest, jest kilka osób takich ge genetycznych genetyczny potworów, nie? potworem, nie? Myślę, że on, Oskar Piechota, on są Oscar. takie osoby, że po prostu wydaje mi się, który sport by nie dotknęli, to e... no, no, no. no nawet wczoraj jest mówię, śmiesznie, już nie mówiąc o... Imionach i nazwiskach, ale jak Izu pomagał się przygotowywać jednemu zawodnikowi z MMA i Oskar rzucił, Izu, weź w tych rękawicach, bo takich próbuj obalać. Obalenia szły bez problemu. Izu po prostu nie wiedząc nic, naturalnie wiesz, naturalnie wykminiał, jak kogoś przewracać i mówimy tu o zawodnikach wagi ciężkiej, nie? Także no. no jest po prostu. Komiczne to, że, że ten facet jest tak zdolnym sportowcem. Nie, no nie ma co gadać, wiesz, że ja to mówię, że Izu tak naprawdę, ma, ma wszystko. Ma wszelkie propozycje, żeby gdzieś tam być na tym najwyższym poziomie sportowym, nie? bo i ma głowę poukładaną, wiesz, wie, czego chce, dąży do tego, e, i, i jakby warunki fizyczne i ta genetyka, nie? Że, no. że tu jakby jest wszystko, nie? Tu masz rację, oskarżę, uważam tak samo, już tak samo wiesz, ten je, jest potworem i rzeczywiście kilka takich osób w życiu gdzieś tam spotkałem. Nie ma ich co prawda, jakby wiele, mm -hmm. ale też bym właśnie waszym na pewno te, te dwie osoby. No, tak patrzysz na taki, takie osoby, mówisz sobie, no nie jesteśmy stworzeni równo, nie, niestety nie. nie. No, nie, 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 nie. No, naprawdę, no jeszcze wiesz. Yy... Można tam gadać, wiesz, o ciężkiej pracy, zaangażowaniu. Można, wiadomo, nadrobić, nie? ale widać, że po prostu, jak oni jak tam przycisną, to, to mogą góry przenosić. Nie? No nawet chodzi o jakąś taką głupią naturalną siłę, która tak. na przykład ma Oscar. No, 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 nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że to no, nie wiem, no, no wiadomo, no, są silniejsi, nie? Ale to jest pierwsza rzecz, ktokolwiek się złapie z Oscarem, albo nawet e, taką Oscar mocno bije, to Maciek wczoraj prosty tak powiedział, że jak się siedzieliśmy właśnie na proficie mówi, no nie no, że z nim to się nie da robić, nie? Jak mi przepierdzieli, uwierz jakiś tam wiesz, haka no to mówi po prostu, że tą ręce ręce bolą, nie? Od samego trzymania tarcz. I tylko Oskar się tam, no, zadowolony zadowolony z boku zadowolony z siebie, zadowolony nie? E, Także. No, ee, ciekawe, no to będzie taki przemowy rok dla hmm. Izu. Ciekawe, jak mu to wszystko pójdzie, bo chyba mają być, ile dobrze pamiętam, mówi, trzy walki, trzy, trzy, w tym trzy roku walki masz tak, no. w planach. No, nie wiadomo, jak to wyjdzie, ale no teraz już jakoś najbliższe ma mieć w lipcu. Tak, taką chyba przetarciową znowu, a potem. No się znaczy nie do końca przetarciową, mówisz, nawet tam są plany, żeby nawet jakiegoś tam przeciwnika zaciągnąć. Nie wiadomo tak, kogo się zez... uda, ale mówi, że tam już nie będzie to tam wiesz, jakiejś zdolnej półki przeciwniki już tam mają w planach, żeby kogoś rzeczywiście tam już ściągnąć na jakimś yy, takim, wiesz, wyższym poziomie sportowym. No, to już chyba czas, bo faktycznie te wszystkie zarzuty do Izu jego przeciwników są dochodzi oczywiście też, yy, już tak każdy próbuje podważyć jego umiejętności chodzi o Izu, ale no faktycznie czas już na wyzwania, nie? Bo już na no, lockouty te pierwsze rundzie stają się trochę nudne, nie? No były... tak, ale wiesz, też nie ma ciśnienia, on naprawdę, wiesz, jeśli, wiesz, ty ma, robi tyle walką w zeszłym roku, ile zrobił? Trzy, cztery walki, tak? Jak? Wiesz, i tyle walczy, no to spokojnie ich tam sobie po tej przerwie zrobi jeszcze jedną, dwie walki, przecież wszyscy mówią o tym czasie. W boksie można śmiało walczyć nawet do 40 roku życia, nigdzie się nie śpieszy, a poza tym, wiesz, jak masz plany, jeśli rzeczywiście masz ambicje i, i wiesz, mi się wydaje, że chcesz coś osiągnąć, zresztą na najwyższe trofeum mistrza świata, to ile ma się o mistrza świata, wiesz? Hmm. No I, to jest i po wą po wąskie co, okienko. No, no. Po co gdzieś się tam czasami pośpieszyć, wiesz, zrobić coś pół roku za szybko, jak możesz na to poczekać, zrobić to w odpowiednim momencie i, yes. i wtedy masz to, Ja znaczy, wydaje mi się, że też sporo osób nie, nie rozumie tej sytuacji, że Izu przeniósł się zupełnie, wiesz, do innego, na inną półkulę. Y i, I wszedł w inny system treningowy, w inną strategię i te wszystkie pierwsze walki, które oni robili, to było, no sam Izum, jak rozmawiałem, mówił, że to po prostu było musieli zobaczyć, czy to w ogóle działa, to w jakim oni idą kierunku, to jak uczą ich walczyć, to jak uczą, u, uczą go reagować, czy to wszystko się sprawdza, no i na razie sprawdza się doskonale, więc y, to ten stopniowanie będzie coraz wyższe, a no teraz trzeba z, jakby spojrzeć na, na to, jak to trenuje i z kim, że on jeździ na sparingi do naprawdę czołowych zawodników. To nie jest tak, że on po prostu siedzi z tym swoim barym czeką tam na imię, wiesz, jakieś piwnicy i sobie boksują. Tylko był kliczki. Tak, i Teraz siedzi. wernem trenował. Wiesz, dokładnie, przecież, siedzi pomagały. teraz siedzi teraz w Vegas. Także naprawdę tą, warto obserwować tą kuchnię. Z kim się, z kim oni gdzie oni biorą izu do pomocy. Bo to świadczy też o klasie tego zawodnika, nie? Że jeżeli kliczko mówi, słuchaj, ja chcę Ciebie jako sparring partnera, a może wziąć wszystkich ludzi z całego świata. Oczywiście to świadczy? No tak, oczywiście. Wiadomo. Tak, no że... i też Fakt, wiesz, że on ma ten, ten parker, Joseph, nie, że oni razem trenują się, motywują się, on mhm. też jest tam, wiesz, teraz top 10, nie? jeśli chodzi o wagę ciężką. Także, wiesz, taki mm, fajnie, że wiesz, że też ma takiego sparring partnera, z którym na co dzień trenuje sobie mhm. i to mocnego zawodnika, nie jakiegoś, wiesz, ogórka. No, także nas no, mi ciekaw. Myślę, że nie, nie, wiem, nie, chyba nie możemy zarazić, zaraz teraz bo znamy plany i na ten rok. Gdzie mają być te walki, ale nie wiem, czy on publicznie o tym mówił, więc lepiej nie zwracajmy, może. Przy walki, są planach trzy walki. Są planach trzy, tak. trzy walki. Pod koniec roku naprawdę fajna, jeżeli ona by doszła do skutku, no to kurde, byłoby świetnie. Także mam nadzieję, że odpukuje, odpukać nic się nie stanie i. i, i, i Trzeba obserwować i śledzić, co tam się dzieje. Tak, u niego, dokładnie, nie, nie? dokładnie. No dobra, a ty sam zacząłeś teraz szkolić, powiedz w ogóle, jaki wiesz, w jaki kierunek? Cały raz będziesz właśnie już szedł w ten kor, czy coś takiego jeszcze ciebie, wiesz, kusi? Wiesz, to nie, bo żebyś ty też, to nie, nie chodzi tylko o kor, nie? To ja, ja, jakby, mam zajawkę największą. To, co ja dwie rzeczy w ogóle, w czym ja się czuję najmocniejszy, to trening funkcjonalny, czyli taki prawdziwy trening funkcjonalny podstaw. No i gdzieś tam, powiedzmy, też mocno się fajnie czuję już w tym przygotowaniu motorycznym w sztukach walki, nie? że tak po prostu czujesz, że mam to już, wiesz, dobrze hmm. rozbite. I, I czuję się pewnie, nie? że jak przychodzi ktoś do mnie, wiesz, jakiś zawodnik już sztuk walki, przed poziomem, to rzeczywiście e, mam jakiś pomysł, co na niego zrobić. Nie? Ja nie wiem, jakie skutki były, ale wiem, że ja się czuję w tym, w, mhm. tym, w tym pewnie. No i te szkolenia ruszyliśmy właśnie z Michałem. Na razie to opiera się głównie o trening nie tylko core, bo wiesz, to tak naprawdę e, mówimy o całym ciele: jakieś testy funkcjonalne, analiza, właśnie najprostsze, czy, czy możemy sprawdzić, gdzie występują, w jakich rejonach chciała jakieś asymetrie ruchowe, brak mobilności, brak właśnie tej stabilności. Mhm. Ym, core też jest tego elementem, wiesz, jakby to jest ta środkowa część a potem mamy obiodra. Czyli taka bardzo mocno pre 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 rehabilitacja. Tak, generalnie. tak, no to jest właśnie, to jest, wiesz, z angielskiego prehab, nie, przede mhm. wszystkim, nie, że jakby ja nigdy nie wchodzę i to mówimy też, że nie wchodzimy w kompetencje fizjoterapeutom. Mm -hmm. Bo wiesz, wszyscy pacjenci bólowi są dla fizjoterapeutów. My jak już, to pomagamy przejść z rehabilitacji w treningi. Że wiesz, mm -hmm. ten trening wcale nie jest takim tak naprawdę taką, takim fajnym przejściem. Tak. Prawdziwy, że, że. Bo fizjoterapeuci rzeczywiście zawsze był w tym problem, nie? że ludzie albo trenowali, albo się leczyli. A tu możemy z tej rehabilitacji fajne takie przejście zrobić płynne. Mm -hmm. Wiesz, patrzeć na te wzorce ruchowe, na ten ruch, kształtować ruch i powoli go coraz bardziej utrudniać, utrudniać, utrudniać. Wiesz, coraz bardziej złożone ćwiczenia wielostawowe, potem ciężary, intensywność, szybkość. Także to jest takie, jak ma się, to jest takie fajne, fajne przejście. I to nie jest tylko core, bo ludzie tylko z plankami, z side plankami yy, i myślą, że to jest wszystko. Nie? Mhm. Tak naprawdę jest konszansa, że ona się nazywa From the Ground Up. Mhm. Wbrew pozorom temu, co się uważa, te jak najszybciej w core trainingu powinno się przechodzić z pozycji niskich, z tych ćwiczeń w pozycji leżącej. Typu planki, side planki, do ćwiczeń w pozycji średniej i do, potem do pozycji wysokiej, tak? Musimy, powinno się uczyć tak ludzi wykonać wszystkie ćwiczenia, żeby później te właśnie mięśnie głębokie, mięśnie stabilizacyjne Pracowały prawidłowo i w czasie naj, najróżniejszych złożonych ćwiczeń. Nie? Także mm -hmm. to jest taka, wydaje mi się, największymi, że ludzie cały czas kojarzą ten core-training z tymi wiesz, z tymi ćwiczeniami niskimi, a, a, a wiesz, tak naprawdę potem już martwy ciąg równie dobrze może być ćwiczeniem stabilizacyjnym, nie? jak się potrafi dobrze mm. aktywować te mięśnie, bo one same się napinają w czasie martwego ciągu. Ja, wydaje mi się też, kurde, to może wynikać z tego, że no, to są te pierwsze ćwiczenia, to się najwięcej osób takich właśnie na siłowniach widzi, nie? którzy tak. jakby przychodzą. Są trochę zieleni i wiesz, no, nagle odkrywają. Ee, ja sam to widzę pracując z klientami, że jest coś, co dla takiej osoby, jak ja jest sami nie do wyobrażenia, że ktoś nie, nie jest w stanie napiąć brzucha. Nie? Że nie jest świadomy hmm. no, obecności są, jak, obecności, jaja, o, obecności swoich mięśni. Co wiesz, no, tak jak mówię, no, siedzimy wspólnie, w, nawet mamy podobnych znajomych, w tym kręgu sportu walki, czy w ogóle ludzi aktywnych i. To nie jest uczucie o wszystkich, ale no, Tak, że masz osobę rzeczywiście, która... która... Nie... Jak, jak ja mam ja no nie mam Napinam. Na I to mówisz sobie, no, no, nie, no nie, nie napinasz na przykład, nie? I to jest ciekawe, że w ogóle... I to też ja widzę, jak u nich jest cały w ogóle, moim zdaniem, przyjemność bycia takim trenerem, który właśnie specjalizuje się w takich funkcjonalnych rzeczach. Jest jakby praca z tym ciałem i uświadamiania ludzi, ludzi, jak oni o nim mało wiedzą, nie? Tak. I to jest, to jest naprawdę chodernie ciekawe, na satysfakcja, kiedy nagle ktoś zaczyna myśleć o tym, o swoim ruchu. Że na przykład są rzeczy, o których on nie wiem, mają po 30 parę lat, i na nigdy nie myśleli o tym, jak to się podnoszą. Jak, jak, jak wtedy, siedzą, jak, jak spędzają. Tak, nagle tak. wiesz, barki wywalone do przodu, wiesz gdzieś tam tak, tak, e, zgarbione no. plecy. Że na przykład, I nagle zaczynają się korygować. Nie? No, że na przykład wiesz, nigdy komuś nie jest świadomy, na przykład jakichś tam, nie wiem, prostych, prostych wad, które mają. I to są takie smaczki, e, no, które kurde, ta robota daje satysfakcję. Wiesz, no? To jest fajne, bo to dajesz ludziom już na zawsze. Że ja też staram się swoich klientów edukować. I, i, I wiesz, sylwetka, wiadomo, raz będzie lepsza, raz gorsza, zależy tak naprawdę wszystko od odżywiania, jak będziemy się odżywać i jak bardzo będziemy skrupulatni w tym odżywianiu. Mm, a to jest fajne. Dając takie rzeczy robiąc z ludźmi, że mu naprawdę całe życie, nie? Że tak. mówiąc im, słuchaj, nie garb się, usiądź prosto, yy, uczysz, wiesz, jakby się uginać prawidłowo, żeby nie uginać się, nie obciążać mm. ciągle tego odcinka lędźwiowego, tylko żeby wiesz, zachować. Yy, wyprostuje nawet teraz, Ta. bo siedzę z sklony do mikrofonu. Myślę, Kurde, patrzy na mnie, Adek, nie? No, ale... Fajne, fajnie, wiesz, proste plecy. Wiesz, co prawdopodobnie gdzieś tam jest wysokie, wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości zaprocentuje, że, że, że na starość będzie im troszeczkę łatwiej. Nie? Hmm. Wiadomo, że nie, nie u wszystkich to się przełoży, ma to tam jakby jest wiele czynników z tym związanych, ale może u części, wiesz, masz nadzieję, że, że wiesz, dałeś im coś więcej niż ładny wygląd. Nie? Hmm. A miałeś propozycję pracy z dziećmi już? Na przykład? Tak, tak, wysłali do mnie moi, hmm. moi podopieczni, wiesz? Zazwyczaj albo rodzinę, albo właśnie tam jakichś swoich synów, nawet. J jakie są przedziały wiekowe? Nie, najmłodszą osobę to miałem raz. Rzeczywiście trafiłem mi się tam 13-letni chłopiec, nie? Zazwyczaj mam ten, teraz, teraz na wieku. Miałem jednego 16 od chłopaka, drugiego 17, nie? Już w takim wieku średnim, nie? Że już, jakichś... już z porządnymi wadami? Czy jest po prostu na razie właśnie prehabilitacyjne treningi, nie? Wiesz co, tam jest problem rzeczywiście, że, że, że gdzieś tam z wadami może nie, ale już widać, że kilka rzeczy już się nawarstwia, mm. że, że już widzę, że ten ruch jest taki, wiesz, tam jeden chłopak już tam z problemami kolan, miał już po jakiś urazie kolana, wiesz, naderwane więzadło na nartach, ja patrzę, a on, wiesz, no mięśni to tam zbyt wiele nie ma. Nie? i taka, wiesz, i ta postawa już taka się robi, wiesz, zaokrąglona. Także już, na szczęście, ostatni gwizdek, żeby zacząć coś robić, nie? Że jak wiesz, w wieku 18 lat już tak wyglądasz, wiesz, troszeczkę lekko zapuszczony, brzuszek już odstający, mm. zaokrąglone plecy. No to jeśli czegoś tym szybko nie zrobisz, no to mogą się pojawić problemy w wieku dwustu kilku lat już, nie? No to jest tak, to jeżeli w tym wieku to już jest coś, nie? A, a propos diety, w ogóle ty prowadzisz jakkolwiek dietetycznie swoich klientów, czy tylko tak, wiesz, poradniczo? Wiesz co, to jest ciekawa sprawa, bo ja rzeczywiście jak, jak zaczynałem tą pracę, ja gdzieś tam wierzyłem w to, że, że tylko treningi mnie interesują, najważniejsze są treningi, a tam dieta, jakieś tam podstawy, jak wszyscy znałem, wiesz, jeszcze tak. kiedyś, wiesz, 5 posiłków dziennie zboża pojążdżaliste, ale... By... Klasyka. Tak, 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 wiesz, mięso, ryż, standard, po standardzie, tak jak, tak. wiesz, rzeczy kilka lat temu wszyscy uważali, nie? podejście. bodajże. osoby, które tam były zaangażowane troszeczkę w aktywność fizyczną, tam wiedziały, nie? Taka mm. wie, Jogurt z granolą. Tak, tak, jakieś jogurciki, wiesz, takie rzeczy. Mm. Ale przyszedł taki etap, że to chyba dwa tam temu było, że tak postanowiłem się mocno pociągnąć z tej dietetyki, mm. nie? Gdzieś tam właśnie ruszyłem na na jeden kurs do Kuby Mauricza, na drugi na jakieś tam na dietoterapię u dziewczyn. Sam też zacząłem dużo bardziej tym interesować i, i, i teraz już już to no tak jakby można powiedzieć zajmuję się i mocno już na, na, na jakby nakreślam moim klientom, nie? że jak mam jakieś takie cięższe przypadki, ja się na to nie porywam. Cięższe przypadki w sensie wagowym, czy co, Nie, no tam wagowym nie, ale Laki. bardziej jak już z problemami hormonalnymi, wiesz, mhm. no już na szczęście mam na tą wiedzę, że, że potrafię wysłać na jakieś podstawowe badania, chociażby krwi mhm. e, i na podstawie tych badań e, stwierdzić, czy, 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 czy wiesz, czy potrzeba kogoś bardziej zaawansowanego z tej diety, dietetyki klinicznej, jak już dietyka. Kogoś, kto jest moją dietetyką kliniczną, i wtedy najwyżej do, odsyłam do tej osoby o pomoc. A jeśli nie widzę przeciwwskazań, to, to gdzieś tam już yy, staram się sam na początku tym, tych ludzi nakierować. Nie? Mm. Yy, wiadomo, że, że wiesz, tu kurczę z tymi normalnymi ludźmi. Jest taki problem, że oni fajnie lubią trenować, ale z tym zmianą nawyków żywieniowych jest zawsze największy problem. Nie? To jest to, z czym jest zawsze największa walka. Yy. To jest interesujące, co? Że ludziom bardzo łatwo wytłumaczyć na przykład, że potrzebują się więcej ruszać, że mhm. powinni się ruszać lepiej, jakby bardziej, w, w, żeby wprowadzić jakieś korekty właśnie w, tym, w tych nawykach ruchowych, ale kiedy nagle mówisz, słuchaj, wiesz co, weź odstaw pieczywo na, na miesiąc, to to jest w ogóle jakbyś przynajmniej, kurde, kazał kogoś z rodziny zabić, nie? No, po prostu, wiesz... Ale jak to? Ale jak no, to? No, co ja będę jadł? Jak to można nie je? Jakby, to jest cholernie, cholernie ciekawe. No. Ja, jakieś rzeczy, na przykład, które... No, chleb to jeszcze potrafię sobie wyobrazić, że jest takim, no, śniadaniowym standardem. A kiedy mówię, na przykład, wiesz, no, tam makaron, bez makaronu, to myślę, kurwa, ludzie, czy wy codziennie wpierdzielacie makaron, nie? No, No, po tam. prostu, ja, i, takie automatyczne opory, nie wiem, czy to, wiesz, czy to faktycznie jakiś tutaj... Yy, to wynika z jakiegoś kurde, już mózg, cały ten głód narkotykowy, który wywołują, te, wiesz, te wszystkie cukry, cukry, wiesz, nie, cukry. już od, od razu się odzywa. Czy z czego to wynika? nie? Wiesz Bo to co? jest naprawdę, naprawdę duży opór, nie? bardzo duży opór. No jest to tak, mi się wydaje, że u nas niestety ta kuchnia wiesz, wygląda, jak wygląda, nie? że tak mamy, wiesz, tam gdzie są swoją mocną tradycyjną kuchnię polską, wiesz, gdzie te kanapki już się tak mocno zakorzeniły, yy, wiesz, w kulturę żywieniową, że, że, że jest ten problem. Yy, kiedyś trafiłem taki fajny artykuł, m, dlaczego Azjaci są dużo zdrowsi wiesz, niż ludzie kultury, wiesz, yy, europejskiej, nie? Tam, tam nie ma takiego nawyku jedzenia chleba, nie, wiesz, mm. na przykład, i, i wiesz, oni no są tak. dużo, wiesz, między innymi dlatego są, są na przykład dużo zdrowsi, wiesz, dużo mm. więcej ryb jedzą owoców morza, warzyw. Tam nie ma problemu w ogóle, wiesz. Ja ostatnio byłem w tej na wakacjach tam z chleb, wiesz, no to tam w ogóle jakiś dziwny wymysł, ewentualnie jak yy, jakaś kuchnia tam indyjska jest, nie, ale tam w ogóle chleba się nie, nie ma z tym mm. problemu. nie, Mi się wydaje, że to ma związek, wiesz, z naszą taką kulturą polską, żywieniową, wiesz. Jest, moja żona zawsze się śmieje, że ktoś tam pracy mówi, że o, tam nie chce jeść syfu. Jakieś tam barze jem zdrowo, i robiąc na krawki tytanowe. Tak, na przykład, nie? znam, że kurde. No i próbowała parę razy o sobą tłumaczyć, ale ja powiedziałem, żeby dała sobie spokój, bo to do tego trzeba dojrzeć, do czego naprawdę nie wiem, kurde, trzeba wiesz co, przeżyć to, nie? Ja też tak tak sobie tak to jakby rozłożyłem, że mówię wszystkim, żeby wiesz, jeśli mówimy o tym o tym glutenie pieczywie, nie? Jeśli to jest główny problem, żeby się zrezygnować, no to jakby. No, proszę na początku, żeby chociaż zminimalizowali spożycie, nie? Żeś muszą, tam chociaż raz dziennie sobie zjedzą nie cały czas, nie? Eee, rzeczywiście, jak mam osoby z jakimiś takimi problemami, typu zapalenia żołądka, wiesz, takie już grubsze sprawy, jakieś z cukrzycą, no to z tymi osobami jest jakby kategorycznie walczymy o to, żeby, 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 żeby nie jadły. Mm, no ale tak, to proszę, żeby, żeby zminimalizować, nie? Chociaż mniej jeść. I potem z czasem może próbujemy to, wiesz, zabrać, zamienić na coś, ale. No też nie walczę na siłę nikogo, nie staram się uszczęśliwić, nie? żeby, wiesz, no, w porównaniu z każdą zwykłą dietą takiego, takiego zwykłego średniego kowalskiego, jakiekolwiek pozytywne zmiany, wprawdzie, zawsze będzie podwołać osobę na plus, nie? Mm, no jasne. No dobra, Adi, słuchaj, bo ty wiem, że się śpieszysz do swojego fizjoterapeuty. No, jeszcze tam na 30 minut mam. Tak? No, to też zapytam Cię, jak, jak, jak dzisiaj obstawiasz mecz. Muszę zahaczyć o te futbolowe klimaty, bo się, żyjemy tym wszystkim. Wiesz, no, chciałbym bardzo, żeby, żeby nasi wygrali, nie? Chciałbym, żeby nasi wygrali. To każdy by chciał, nie? Ale myślisz, że wiesz, i ja nie dziwię się tak naprawdę, jak będziemy znowu walczyć, walczyć, walczyć karnymi, nie? Bo z, tak jak, jak strzelam na naką może mieć stratykę na, na Portugalii, albo faktycznie ruszymy totalnie do przodu i po prostu postaramy się narzucić własne tempo gry, albo będzie po prostu pa pazdan, pełen no. pazdan całą grę, nie? Wiesz co, mi się nie podoba to, że jak już pytasz o nich, no. nie, że, że oni za szybko jakby oddają piłkę, tracą wiarę w własnej umiejętności, że nagle tam zaczyna się w 70, 60 minucie wybijanie piłki, zamiast jakaś próba gry, to już wiesz, obrona Częstochowy, ja tego się boję, nie? że gdzieś tam się dadzą cofnąć, gdzie tam jest kilku chłopaków, którzy potrafi grać w tą, w tą piłkę, ale cofną się za mocno. i zamiast będą, wiesz, skupią się tylko na obronie, wykopywając na tworzeniu, tworzeniu akcji, także w tym widzę jakby największe zagrożenie. A jeśli będą chcieli grać piłkę, no to rzeczywiście, jeśli wiesz, uda się trenerowi ich tam ustawić i, i spowodować tak, żeby oni chcieli grać w tą piłkę, no to uważam, że mają szansę z Portugalią, nie? Jeśli się cofną, gdzieś tam dadzą zepność do obrony, no to, to raczej nie, nie, nie wróżę dobrej przyszłości. No nie? ciekawe, no Portugalia nie gra tu jakichś cudów na tych mistrzostwach. Nie, 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 są spokojni. Polacy dobre. za to właśnie Kurde, no, chyba pierwszy raz chyba wszyscy się zgadzamy, zgadzamy że mamy w zespół, który gra nie po prostu na wykopanie do Lewandowskiego i, i, i wiesz, i hejnał. Tylko no, naprawdę jest jakaś próba. No fakt, że tak jak też się zgadzam, że oni mają taki moment, jak ten ostatni mecz ze Szwajcarią, że. E, no po prostu nagle zostało oddane piłka Szwajcarom i, i hasło: Bronimy się! <laughs> nie bronimy się i po prostu koniec. E, no kurde myślę, że to z Portugalią może być. E, Wiesz, może być problem. Aczkolwiek no nie chcę tutaj, wiesz, pouczać ona nawałki, bo mądrzejszy ode mnie, ale no, na pewno. no. No byłoby, kurde, niesamowite, gdyby nam się udało pokonać taką. drużynę, kurczę, stary, no to jest. Bo, coś, albo chociaż po, podjąć dobrą grę, bo i tak jesteśmy już, wiesz, w historycznym momencie, że tak powiem, tych, tych mistrzostw, ale. Yy, no, apetyt rośnie mocno, bo faktycznie w że ci nasi coś ogarniają, nie? To nie tak. jest tak jak kiedyś, że po prostu było. No dobra, chociażby jeden mecz nie będzie wygrany, to będziemy no zadowoleni. Zawsze już jeden zawodnik ciągnął, nie? Kiedyś był Olisa Debe, <laughs> potem, wiesz, Smolarek, wiesz, na nich tak. się liczyłam, teraz rzeczywiście, wiesz, czujesz, że masz ekipę, nie? Mm. Jeszcze tam, nie daj Boże, Lewandowski się odpali, wiesz, zacznie coś nie. tam zrobić. Myślę, że ja, ja trochę jakby rozumiem hejt na Milika, no bo faktycznie parę akcji schrzanił, ale hejt na Lewandowskiego trochę nie rozumiem, że nie strzelił goli. On ma, przecież on jest tak obstawiony, Tak. że to na niego generalnie, on, ja, 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 jak on strzeli w ogóle no gola w tych meczach to będzie cud. On ma, chyba gdzieś tam statystyka, gdzieś słyszałem, że on jest najbardziej polowanym piłkarzem na tych mistrzostwach, <noise> nie? możliwe, nie? Żywe, nie bo chyba go... ma 16 fali na nim jest. No to jaka jest uwaga na tym goście, żeby on tylko po prostu piłki nie dotknął, nie? Także... Ale no, mówię, jest, jest, tak naprawdę jest takim zawodnikiem, który mimo tego może coś zrobić, nie? Mówię, że jeśli nasi, wręgi, że nasi będą grać dobrze, a, a Lewandowskiemu wystarczy, wiesz, moment, no to rzeczywiście może być fajny wynik i może być hmm. coś dobrego się dzisiaj wydarzyć, nie? No dobra, to powiedz takich wynik obstawiasz. Ja 2-1 Polska. <noise> 1-0 Polska. 1-0 Polska. Serce, no. tak? Y no wiadomo, no strzelamy, wiesz, Sercem, sercem. Strzelamy. Jakbym, jakbym, nie wiem, czy na, na buku bym raczej tutaj dużo pieniędzy nie postawił, <laughs> ale sercem 1-0 jestem, wiesz. I będę za to mocno trzymał kciuki. Dobra. Także Adam, Nawałka, słuchaj, stawiamy na Ciebie. Tak Dzięki, jestem. Adi. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.